Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam karkówkę w sosie z warzywami. W takiej okrągłej puszce. Jest to wersja, która występuje m.in. w Wojskowej Polskiej Racji Żywnościowej typu SRG, czyli takiej całodobowej. Będzie to też takie porównanie z wersją tego samego dania w wersji sklepowej, której już wcześniej pokazywałem. Tutaj właśnie dla porównania, jak to wygląda, jak to smakuje, czy są jakieś różnice. Tamto, jak wiadomo, było w innym opakowaniu, w prostokątnym, ale to jest dokładnie te same danie, bo producentem tego jest firma Rolnik, w tym wypadku akurat dystrybutorem firma Arpol. Można to kupić w różnych też sklepach osobno, nie tylko konkretnie z racją żywnościową. Chociaż ostatnio to są raczej problemy z dostaniem tych dań, ale to już nie moja wina. No i czy wersja kolorowa, sklepowa jest lepsza, czy wersja szara, gorsza? To za chwileczkę pokażę i się przekonamy. Tam jak się potrząsło puszką, to było słychać mocno, jak się przemieszcza zawartość tej puszki. Tutaj praktycznie tylko leciutko coś się porusza. Jest według mnie zdecydowanie tu gęściej. Mamy tutaj porcję 300 gramową. Kaloryczność tu nie jest podana. Być może to jest jakaś starsza wersja. W tych może nowszych już jest to opisane. Ale raczej nie powinno być więcej niż 400 kilokalorii. Bardziej tak powiedzmy pomiędzy 350 a 400. Jak widać, tu jest to mocno ze sobą zbite. Nie jest takie luzem jak tam. No chociaż tam można było powiedzieć, że jest inna puszka. Tu też będzie inaczej trochę mięso, w dwóch chyba kawałkach. No bo tam było podłużne, więc było jeden kawałek. Tutaj będą dwa po prostu mniejsze. W tej karkówki. Tak to się to teraz prezentuje. Jeszcze trzeba to rozwarstwić. W końcu i tak musi się to podgrzać. No w sumie tu chyba raczej był taki jeden grubszy kawałek, albo dwa złączone. No też jest trochę tłuszczyku, tak jak tam. To też w zależności pewnie na jaką sztukę się trafi. Chociaż tam było tego tłuszczu tak bardziej przy tej karkówce przyczepione, to jest tak jakoś jakby osobno. No i widać, że jakoś danie jest bardziej gęstsze, bardziej treściwsze, według mojej opinii. Ale przecież mogę się mylić. No i chwila podgrzewania. I powinno być gotowe. W składzie tutaj mamy karkówka wieprzowa 40%, woda, marchew 10%, fasola biała, perełka 10%, kapusta kiszona 10%, fasola czerwona 5%, przyprawy takie jak sól, cukier, przyprawy naturalne, ocet, wzmacniacz smaku 1/2, ekstrakt drożdżowy, barwnik, hydrolizat białka sojowego, aromat, seler, warzywa suszone, skrobia ziemniaczana, mąka pszenna, laktoza z mleka, olej roślinny rzepakowy, mąka pszenna. Taki mamy skład.
Jak ktoś oglądał dokładnie poprzedni film, to chyba się domyśli, że jest różnica. I to całkiem spora. Czyli w wersji wojskowej mamy tak jakby mniej tego sosiku, tej wody, o ile można to nazwać sosem, niech powiedzmy tak będzie. Mamy 10% więcej mięsa i wszystkich chyba warzyw mamy drugie razy tyle, bo tam było tego połowę mniej. Czyli dlatego danie jest zdecydowanie gęściejsze niż tam. Tam po prostu było więcej tej wody, sosu. Czy to lepiej, czy gorzej? No chyba tutaj jest według mnie lepiej. Kaloryczność też będzie zdecydowanie większa. Chociaż no, warzywa nie mają może aż tak dużo kalorii. No ale jest tutaj fasola. Samego mięsa też jest trochę więcej. Więc według mnie to jest zdecydowanie bardziej na plus. Tutaj od razu sobie pieprzu dodam, bo wiem, że koniecznie trzeba. Chociaż danie nie jest jakieś mdłe czy coś w tym rodzaju, ale lepiej dodać. Pomimo, że tu jest nieco mniej tego niby sosiku, to i tak po podgrzaniu danie wygląda, że ten sos jest widoczny i nie ma go jednak wcale tak mało. Ale zdecydowanie według mnie więcej widać, bardziej się rzucają w oczy te warzywa, że jednak jest tutaj ich zdecydowanie więcej niż w wersji kolorowej, sklepowej. No mięsa też jest sporo. Niby te 10% więcej, ale jednak jest trochę tłuszczyku. To jest ogólnie jedno z lepszych moich dań, jeśli chodzi o dania od rolnika. Pod względem smakowym. Praktycznie się one nie różnią. Jedynie pod względem ilościowym składników. Wyśmienity smak. Bardzo mięciutkie mięso. Takie w większych kawałach. Nie jakieś zmielone coś. Bardzo soczyste. Warzywka widoczne. Mięciutkie, bardzo dobre. No powiedziałbym, że pod względem smakowym wersja wojskowa, a wersja sklepowa to jedno i to samo. Nie widzę tu żadnej różnicy smakowej. Tylko pod względem ilości warzyw zdecydowanie jest tego więcej. No i trochę więcej mięsa. Jeśli cena tego dania i tamtego jest w zbliżonej cenie, no to zdecydowanie lepiej chyba kupić coś lepszego, czyli wersję wojskową. Takie jest moje zdanie. Każdy może sobie zrobić po swojemu. Chyba że są trudności z zakupem takiej wersji, a ta sklepowa jest i ktoś chce spróbować, no to już nie ma wyjścia. Jak to się mówi, nie wszystko złoto, co się świeci. Także wersja kolorowa, sklepowa to raczej jest na minus niż na plus. Lepiej kupić coś w szarym opakowaniu i będzie lepsze. Także jak niektórzy kupują oczami coś ładnie opakowane, to nie zawsze otrzymują idealny produkt, jaki by chcieli. Coś, co jest zapakowane w gorsze opakowanie, okazuje się lepsze. Bardzo dobre pod względem smakowym danie. Ja polecam jedno i drugie danie, ale zdecydowanie lepsze jest według mnie wersja wojskowa. Polecam to danie jak najbardziej. Jeśli zależy Ci na tym, aby było więcej filmów,
to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Cię żaden film. No i do następnego filmu.